Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest obliczanie pierwiastka liczby zespolonej. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie kalkulator naukowy. Bądź też tablice matematyczne. No i cóż, rozpoczynamy. Naszym zadaniem jest obliczenie pierwiastka liczby zespolonej, ale uwaga, z takim przymusem, że musimy skorzystać koniecznie ze wzoru na pierwiastki stopnia n-tego, ponieważ można też innym sposobem obliczyć pierwiastek liczby zespolonej. I wzór ten, właśnie na pierwiastki stopnia n-tego, został zapisany tutaj. No i tu musimy, rozgryzając ten wzór, dojdziemy do odpowiedzi w naszym zadaniu. I o co chodzi? Mamy pierwiastek n-tego stopnia z liczby z. Tutaj mamy jakieś wyniki. Mamy z0, z1 oraz zn-1. I te tutaj wyniki przedstawione są za pomocą wzoru, który wygląda niejako jako postać trygonometryczna liczby zespolonej, z tym, że tutaj mamy pewną okresowość zawartą i zaraz dowiemy się tutaj, jak to wszystko ogarnąć. Najpierw może zapiszmy sobie, ile w naszym zadaniu wynosi to n, ten stopień naszego pierwiastka. No więc w naszym przypadku mamy pierwiastek stopnia drugiego, więc dużo liczyć nie będziemy. No i cóż, zapiszmy sobie najpierw to. Czyli nasz pierwiastek z minus 2i, to jest nasza liczba z, no to będzie ile? To będzie z0 i z1. Dlaczego tylko to? Bo my mamy iść aż do momentu, gdy w indeksie będziemy mieć n-1, a w naszym wypadku to będzie 2-1, czyli 1, czyli będziemy mieć jakby dwa wyniki. No i teraz my te wyniki po kolei będziemy sobie liczyć. No i tak, jak będzie wyglądał wynik z0? No więc wynik z0, czyli w tym wypadku nasze k będzie wynosiło 0, czyli tutaj można sobie zapisać, że nasze k wynosi 0, tak żebyśmy już potem wiedzieli. No to będzie następujące, czyli mamy pierwiastek z modułu. No to jeszcze może tutaj obliczmy sobie moduł naszej liczby z, czyli to jest część rzeczywista do kwadratu plus część urojona do kwadratu i pierwiastek z tego. Nasza część rzeczywista wynosi 0, czyli tym w ogóle się nie interesujemy. Nasza część urojona wynosi minus 2, do kwadratu to jest 4, a pierwiastek z 4 to jest 2, czyli nasz moduł wynosi 2. No więc na początku mamy pierwiastek z modułu, czyli z dwójki stopnia n-tego, czyli po prostu drugiego, razy. I teraz mamy kosinus. No i tutaj mamy fi. No i musimy się, moi drodzy, zastanowić, co to jest w ogóle nasze fi. I żeby to zrobić, musimy to fi nasze wyliczyć. Jak się wyliczało fi? No fi to jest ten kąt, który zawarty jest między tą półprostą, na której leży nasza liczba zespolona, a dodatnią osią, częścią osi x. Jak to się wyliczało? No to przede wszystkim pamiętamy takie wzory jak kosinus fi, bo my wychodzimy z sinusów i kosinusów, żeby dojść do tego naszego kąta. To jest część rzeczywista przez moduł liczby z, zaś sinus fi to jest część urojona przez moduł z. I teraz zobaczcie. Część rzeczywista, czyli nasze a, wynosi 0, więc kosinus fi też będzie wynosił 0. Natomiast część urojona wynosi minus 2, moduł wynosi 2, czyli sinus wynosi minus 1. I wiedząc to, musimy znaleźć wartość naszego kąta. No więc jak się przyjrzymy, moi drodzy, okazuje się, że wartość naszego kąta w takim wypadku to jest fi równe 3 drugie pi. Tę wartość możecie odczytać, patrząc chociażby na wykresy funkcji sinus i kosinus. I tam, gdzie przecinają się właśnie, tam, gdzie osiągają takie wartości dla tego samego kąta. No więc, moi drodzy, znamy wartość kąta fi, co jest dla nas dosyć ważne. I teraz będziemy ten kąt fi podstawiać, czyli mamy 3 drugie pi dodać 2k pi. Nasze k wynosi 0, czyli tutaj będzie 2 razy 0, czyli 0, czyli dodajemy 0, czyli zostaje 3 drugie pi. Czyli piszemy sobie, tu mamy 3 drugie pi przez n, czyli przez dwójkę. No i w argumencie sinusa będzie odbywało się to samo. Czyli mamy 3 drugie pi przez 2. No to teraz uprośćmy jakoś to wyrażenie, czyli tu pierwiastek z dwóch zostaje. I tak, tu mamy kosinus
3 czwartych pi, czyli mamy kosinus 3 czwartych pi plus i sinus 3 czwartych pi. No to teraz trzeba ten kosinus i ten sinus obliczyć. Możecie to zrobić za pomocą kalkulatora naukowego. Możecie natomiast to zrobić posługując się własnościami funkcji trygonometrycznych. No bo jeżeli mamy kosinus kąta 2pi i odejmiemy od niego jakieś alfa, to wówczas to się równa kosinus tego kąta alfa. Natomiast jak mamy sinus kąta 2pi minus alfa, to wówczas się równa minus sinus alfa, bo w tej czwartej ćwiarce, w której znajduje się nasz kąt 3 czwarte pi, sinus akurat jest ujemny. No i teraz, jak u nas będzie z tym alfa? No więc my tutaj się zastanawiamy, bo na dobrą sprawę my mamy tutaj bliżej do pi niż do 2 pi, więc ewentualnie moglibyśmy kontynuować to w tę stronę, ale byśmy troszeczkę dużo rzeczy zrobili, więc zastanówmy się, jakby to wyglądało dla kosinusa pi minus alfa. No więc kosinus pi minus alfa, w której ćwiartce by leżał? No by leżał w drugiej ćwiartce. No więc tutaj akurat mielibyśmy kosinus minus kosinus alfa, natomiast dla sinusa byłby plus sinus alfa. No więc to nas zadowala z tego względu, że jeżeli od pi odejmiemy pi czwarte, to dostaniemy 3 czwarte pi, stąd wywnioskujemy, że nasze alfa dla tego przykładu z0 wynosi pi czwarte. Czyli możemy kosinus ten 3 czwarte pi zapisać po prostu jako minus kosinus pi czwarte. No a my wiemy już, ile wynosi kosinus pi czwarte. Kosinus pi czwarte wynosi pierwiastek z 2 przez 2. Czyli z minusem, uwzględniając minus, mamy minus pierwiastek z 2 przez 2 plus i tutaj podobnie. Pi minus pi czwarte to jest 3 czwarte pi, czyli nasze alfa wynosi pi czwarte, a sinus pi czwarte to jest pierwiastek z 2 przez 2 tak samo. No i teraz zobaczcie, pozbyliśmy się kosinusa i sinusa i naszych kątów, mamy konkretne wartości. No więc teraz jak sobie wymnożymy tutaj nasz nawias, to otrzymamy tu minus 1 plus i, czyli z0 mamy za sobą. Musicie pamiętać, przy liczbach zespolonych pojawia się mnóstwo przekształceń trygonometrycznych. Nie zawsze to są pi, 2pi, czasami to są połówki, więc warto gdzieś tę wiedzę z trygonometrii sobie przypomnieć. No to teraz walczymy dla k równego 1, czyli wyliczamy z1. Tutaj nadal na początku mamy pierwiastek z 2 razy. Teraz będzie kosinus i uwaga, tu już k jest równe 1, więc do naszego fi będziemy dodawać 2 razy 1 razy pi, czyli 2 pi. Czyli będzie 3 drugie pi plus 2 pi. No to sobie zapiszmy to, czyli będzie 3 drugie pi plus 2 pi i tu nadal jest przez 2 plus i sinus 3 drugie pi plus 2 pi przez 2. No i teraz musicie sobie sami, jeżeli chcecie upewnić się, że to tak jest, najpierw dodajcie sobie tą dwójkę tutaj, czyli będzie 3 drugie plus 4 drugie, czyli 7 drugich pi przez 2, czyli to będzie 7 czwartych pi, 7 czwartych pi plus i sinus 7 czwartych pi. I tym razem musimy tutaj dotknąć tego kąta. I tu akurat przydadzą nam się wzory, które zapisałam wcześniej, bo tu już bliżej jest do wielokrotności 2pi niż pi. No więc tu jak to będzie? 8 czwartych to jest inaczej 2pi. Więc teraz, co musimy odjąć, żeby mieć 7 czwartych? No ponownie, znowu naszym alfa jest pi czwarte, z tym, że uważajcie, tu minus jest tym razem w tej ćwiartce jest przy sinusie. Czyli to będzie po prostu ile? Pierwiastek z 2 razy kosinus, czyli zamieniamy to na kosinus pi czwarte, czyli kosinus pi czwarte to jest pierwiastek z 2 przez 2, czyli tu mamy plus, plus i razy, i tu tym razem sinus jest ujemny, czyli będzie minus pierwiastek z 2 przez 2. No i teraz ponownie wymnażamy, czyli tutaj będzie 1 minus i. No i moi drodzy, skończyły nam się zety, czyli rozwiązania mieliśmy mieć tylko 2, stąd zapisujemy sobie odpowiedź ostateczną. Pierwiastek z minus 2i liczony zgodnie ze wzorem na pierwiastki stopnia n-tego równa się
Czyli mam pierwsza odpowiedź to jest minus 1 plus i, a druga to jest 1 minus i. Możecie spróbować rozwiązać sobie to zadanie sposobem, który jest także pokazany na naszym kanale. I myślę, że no cóż, tamten sposób może być troszeczkę szybszy, ponieważ jednak tutaj jest sporo zabawy ze wzorami, z przekształceniami. No ale warto znać kilka sposobów, wtedy na pewno policzycie taki pierwiastek. I cóż, zachęcam Was, jak już wspominałam, do obejrzenia innych zadań związanych z pierwiastkami liczb zespolonych i ogólnie z liczbami i całą analizą zespoloną. Jeżeli macie jakieś pytania, zwłaszcza z tymi przekształceniami, czy tutaj wszystko jest jasne, wysyłajcie to wszystko na maila, który jest podany w opisie do tego filmu. Ja zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.